Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, to ostatnie pytanie, ale to podkreśla tylko wagę i znaczenie problemu, który otwiera się na ludzi młodych, otwiera na sytuację mieszkaniową na rynku. Mieszkanie dla młodych to nowy program skierowany do młodych rodzin. Program ma zastąpić kończącą się w ostatnim dniu grudnia bieżącego roku rodzinę na swoim. Pojawienie się nowego programu Mieszkanie dla Młodych jest nie tyle alternatywą czy kontynuacją poprzedniego programu, ile próbą odniesienia się rządu do aktualnych wyzwań demograficznych i makroekonomicznych stojących przed Polską. Program adresowany będzie głównie do osób młodych do 35 roku życia. Jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce aż 41% osób w wieku od 25 do 34 lat mieszka z rodzicami. Problem ten dotyczy więc około 2,5 miliona osób. Program zakłada, że budżet państwa dopłaci młodym rodzinom do spłaconego kredytu. Kwota jednorazowej dopłaty ma wynieść 10%, na dodatkowe 5% mogą liczyć rodziny posiadające dziecko, a na kolejne 5%, jeżeli w ciągu 5 lat w mieszkaniu urodzi się trzecie, bądź kolejne dziecko. Dzięki temu, że już na starcie pożyczający spłaci część pożyczanej kwoty, zapłaci niższe odsetki. Z jednej strony istotne jest uzależnienie poziomu dopłat do kredytu od liczby dzieci w rodzinie. Wyraźnie promowana będzie wielodzietność młodych ludzi. Panie ministrze, program do 75 metrów kwadratowych zakłada mieszkania. Pojawiają się pytania. Jak rząd ocenia, ile rodzin rocznie może korzystać z programu? Na ile program pobudzi branżę budowlaną? Czy będą w programie limitowane ceny mieszkań za 1 metr kwadratowy, czy też dopłaty będą według cen rynkowych? Czy w zależności od poszerzenia rodziny o kolejne dziecko będą następowały zmiany w dopłatach w trakcie trwania rodziny dla młodych? Czy kredyty młodych, mieszkania dla młodych będą obsługiwały wszystkie banki i czy będą dodatkowe warunki dla udzielających je banków, na przykład wysokość marży? Dziękuję bardzo.